Dobry wieczór. Oto co przyniósł wtorek 27 stycznia. Informowaliśmy już o sprzęcie sportowym dla tych, co wybierają się na zimowiska, o tym, gdzie będzie wypoczywała młodzież i o dojazdach. Dziś o wyżywieniu. Najwięcej w województwie gdańskim, bo aż 80 zimowisk dla dzieci z różnych regionów Polski zorganizowano we Władysławowie, a w samym Gdańsku 47. Kuratorium Oświaty i Wychowania twierdzi, że 10 tysięcy dzieci, które będą wypoczywać na ziemi gdańskiej, będzie miało zapewnione urozmaicone wyżywienie. Jest zapewnione już wyżywienie, zaopatrzenie w mięso, będą warzywa, owoce, będzie mleko. Myślę, że nie muszą się rodzice martwić. Dzieci na pewno wypoczną w dobrych warunkach. Udostępnimy dzieciom także salę gimnastyczną, udostępnimy salę kinową. Myślę, że wszyscy będziemy zadowoleni. Instytut Sadownictwa w Dąbrowicach koło Skierniewic i jeden ze sklepów zapewnią dostawy jabłek do wszystkich placówek oświatowych prowadzących zimowiska lub zajęcia dla własnych uczniów. Jabłek do szkół na pewno nie zabraknie. Taka jest obietnica Instytutu Sadownictwa w Dąbrowicach. Rozmawiałem dzisiaj telefonicznie. Akcja Feria została przyjęta bardzo pozytywnie. W czasie okresu ferii zimowych jabłka będą dostarczane do tych szkół, które tylko i wyłącznie będą miały na to życzenie. Jeżeli będą kłopoty transportowe, jabłka będą zabierane ze sklepu, a jeżeli nie będzie kłopotów transportowych, będą dostarczane bezpośrednio z Instytutu Sadownictwa. Nie samym chlebem człowiek żyje. Młodzież, która spędzi ferie w Wałbrzyskim, zaprasza Filharmonia. W programie najwybitniejsze dzieła światowej muzyki. Zaczęła owocować nasza wieloletnia, uporczywa, bo tak bym to nazwał, praca nad wciągnięciem młodego pokolenia w cudowny świat muzyki. Zaczęliśmy, jak wiadomo, 8 lat temu w szkołach i były to audycje o charakterze, jeżeli tak można powiedzieć, przymusowym. Ale dzisiaj ta młodzież przychodzi, może się pan zapytać, po prostu kupując bilety. I dzisiaj, pomimo że sypie śnieg, to jak wiadomo, utrudnia komunikację, pomimo że jest akurat jeszcze premiera w teatrze i że w kasie nie ma ani jednego biletu, to też mamy prawie pełna. Bywało tak, że się siedziało na podłodze. Dla młodzieży, która ferie spędzi w Warszawie, atrakcja w Muzeum Techniki. 300 lat po śmierci Jana Heweliusza wystawa jego dzieł. Makieta nowoczesnego wtedy obserwatorium w Gdańsku. W selenografii pierwsze dokładne mapy Księżyca. Heweliusz współpracował z Halejem i sam odkrył aż 9 komet. Królowi Sobieskiemu dedykował Atlas Nieba. Wszystkie ryciny sam wykonał. Był najwybitniejszym po Koperniku polskim astronomem. W druku książkowy rarytas wydawnictwa łódzkiego Ilustrowana historia świata Robertsa, ściślej pierwsza część pierwszego jej tomu. To popularnie ujęta i pięknie ilustrowana panorama dziejów człowieka i naszej planety. Zakończenie druku dwutomowej całości o nakładzie 50 tysięcy egzemplarzy w połowie lutego. A ta nowoczesna maszyna do oprawiania książek ucieszy szczególnie dzieci. 3000 egzemplarzy na godzinę. Bajki i książki dla najmłodszych stanowić mają w tym roku blisko 70% książek drukowanych w łódzkich zakładach graficznych. Dla tych małych czytelników, którzy potrafią już liczyć, mamy zadanie. Odpowiedz, 70%, ile to będzie książek, jeśli ich łączny nakład w tej drukarni wyniesie w tym roku 11 milionów egzemplarzy. W Krośnieńskiem, Rzeszowskiem i Przemyskiem nadal ciężko pracują drogowcy i cały sprzęt, jakim dysponuje dyrekcja w Rzeszowie. Mimo to ponad 200 kurców PKS-u odwołano. W województwie bielskim nieprzejezdne są 42 odcinki dróg lokalnych. Najgorzej jest w okolicach Wadowic. Odwołano ponad 300 kursów autobusów, a te, które jeżdżą, spóźniają się po pół godziny. W wielu miejscach silny wiatr zasypywał śniegiem drogi już przetarte przez pługi. Nieprzejezdnych jest ponad 4000 km dróg. Wczoraj było 10 tysięcy. Najtrudniejsza sytuacja w województwach południowo-wschodnich i nowosądeckim. Dobry wieczór Państwu. Z nad Skandynawii nadchodzi kolejny niż. Nie jest on tak rozległy i aktywny jak ten sprzed dwóch dni, jednak pogorszy nam pogodę głównie w północnej i północno-wschodniej części Polski. Zbliżanie się tego niżu sygnalizują wyprzedzające go chmury, widoczne nad południową Skandynawią i Bałtykiem, które już stopniowo zaczęły obejmować północne województwa. Miejscami, zwłaszcza w północnej i północno-wschodniej Polsce, opady śniegu oraz zamiecie i zawieje.
Ale śliskie drogi mogą być też pożyteczne, na przykład w walce z alkoholizmem. Oto koło Wieliczki przewróciła się ciężarówka z wódką i stłukło się prawie 1500 butelek. Dziękuję Państwu, do widzenia.